21 stycznia, godzina 9.45, temperatura 0 stopni, jedziemy na ustawkę. Cześć. Cześć. I jedziemy na miejsce zbiórki. Jeszcze nie dojechaliśmy na miejsce zbiórki, a już jest nieźle. To te oponki dają radę, ale na lodzie. Tyle, że tu jest bieżnik gruby, to mnie ratuje, bo ten cieniutki bieżnik letni, to on nic nie trzyma. O, te oponki na takie coś są idealne. Zobacz, tył jak lecie, przód też i idziesz na boki. No. Przecież na letnich gumach to od razu wiesz, ślizg lewo, prawo i leżysz. Zbliżamy się do miejsca zbiórki. Pierwszy zawodnik czeka. Czy to wejdzie, kurde. Tak. Na przełaje. Witam pana Jarta. Siema wujku. Cześć. Siema. Szkła parują. Siema. Siema. Cześć. Michał. Cześć. Z przodu są kolce? Tak. Z tyłu też? Też. Wczoraj zmieniałem, nie wiedziałem czy się uda, mlekiem zalewałem, tam pociły się jak cholera, przez nyple powietrze uciekało, zdejmowałem, pompowałem, ale poszło. Cześć. Poprowadź państwa. No to co, jedziemy. Jedziemy. Kto będzie prowadzić na tych kolcach, to wiesz, że mnie zaprowadzi. Tak sobie przypomnę opony, na których jeździliśmy w latach 90. To były samoróbki, wkręty do drewna. Tam chodziło 270 sztuk. Jedną oponę, nie wiem, pewnie z 2 kilo sama opona ważyła, jak nic. No ale szło jak czołg. Po twardym, zmrożonym śniegu, po lodzie, do góry, w każdą stronę. O wiele lepiej niż to. Ale przede wszystkim bieżnik jest jeszcze inny, bo tu jednak inny, wspomniałem to, czy są kolce. Kolce kolcami, ale na grząski śnieg to nic nie daje rady. Ile nas w ogóle jedzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób? Dobrze liczę? Jak na razie nie jest źle, można jechać. Ale jak jedziemy takie coś, to po 100 metrach będziemy bardziej ujechani niż po tym. Dzięki! Tylko nie wiem co będzie dalej. Próbujemy? No, prawo. Nie ma co się zatrzymywać. No to jedziemy. To jest dopiero preludium. W sumie. No jedźmy. Potem w prawo na tory. Jedziemy, pierwszy śnieg. Trzeba zerwać banderolę. No raz, dwa, trzy. Pojedzie. Z rozbiegu. Dobra. Dobra, tośmy pojechali. Może przy drzewie będzie łatwiej. Czekaj, niech się rozpędzę. Dobra. Jedzie. O! Nie jest źle teraz. Tak mi się wydaje, żeby pojechać właśnie tam prosto. No.
Ale śniegu nasypało. Ale fajny śnieg, bomba. To jest super. Super się jedzie. Pewnie lepiej niż w lecie. I właśnie miałem mówić, że jak przyciśniemy, to może tutaj jakieś komy będziemy pobijać, których nie da się zrobić w lecie. Znaczy twardo będzie. Jakie to małe teraz. Powiedz, to takie duże, jak na koniec wszedłem. No bo bałem się zrobić mniejszego ciśnienia, czy mi szczelności nie stracą i czy nie zejdą. Bo wczoraj robiłem numer taki, ściskam je tutaj i czuję, że powietrze wychodzi bokami, więc tak... A jezioro widzę pięknie zamarznięte. W lewo, nie? Tak, tak, tak. No możemy tamtędy pojechać i tam na Wilcze Gardło wyjedziemy prosto. Nie sądziłem, że będzie taka temperatura, żeby jezioro zamarzło aż. Gdzie ty mnie prowadzisz? Zdjęcie? Ja. Jak jesteście swoje, ja spróbuję was... O, sorry, ty nie zauważyłem cię, sorry. Dobra, dzięki. Za głęboka kolejna. Ups. Jak, żyjesz? I pamiętajcie, nie jedzcie żółtego śniegu. Cytrynowy smak ma, ale jest radziecki. Jeszcze jeden. Wyprzedzam. Dobra. No nie, jest źle nawet po takim śniegu. Jesteśmy nad kanałem lateralnym. Po lewej stronie jezioro Białe, kanał lateralny pod nami i tamtą stronę w prawo jezioro Lipkusz. Na razie. Dobra, zostało 7. No, na razie nie ma tragedii, da się jechać. A ty gdzie? No jak, no taki był plan, nie? Do baru? No najpierw do baru. A no tak. Tu jest bar, to jedziemy do baru. Ale jak się ładnie opony czyszczą w tym śniegu. Tylko, tylko strach do miasta wrócić.
Dobra, pojedli, popili. Śnieg zaczął padać, więc trzeba jechać. Teraz będzie dobre, bo zasypie nam drogę i nie będziemy, zgubimy się. I bożkiem, bożkiem. Trzeba zobaczyć, czy cała ekipa jedzie, żeby się nie pogubili. A nasi gdzie są? Już chyba ich nie będzie. Pewnie drogą pojechali. No i koniec. O jest. O. Ale to było dobre. Na ten śnieg to już nawet kolce nie pomogą. Kolce to... Tak, no zmrożony śnieg, tutaj nic. Czekaj, to jest ten cypelek, co myślałem? Tak, to jest ten cypelek. Tak, to jest cypelek. Dobra. No to tam musimy... Tam, bo cypelek możemy odpuścić. Tak, skrzyżowanie z... Dokładnie, czyli tu. Tu zaraz będzie chyba drzewo gdzieś powalone przez bobry, jeśli dobrze pamiętam. O, jest. Już tam widać. A w sumie my to jesteśmy nieogarnięci. Po co my się tutaj męczymy? Trzeba było tutaj po lodzie tak na przełaj. Takie morsowanie. Co, zdjęcie zrobisz? Jak będziemy z drugiej strony? Spoko. Bo tutaj musicie zawrócić, nie? Na tym tak, tak, tak. No i wtedy... Tak, dokładnie. Ale to chwilę potrwa. My jeszcze musimy tutaj jechać dalej, bo Przemek tam czeka na zdjęcie. Aha. No to nie mamy wyjścia. I tak sobie jedziemy, single. We czterech. Trzech pojechało boczkiem i czekają na nas przy mostku. Nie ma to jak świeży śnieg tak po osie. A tu musiało nieźle wiać. Jak te trzy drzewa tak się przewróciły razem z ziemią.
Najważniejsze nie stanąć, bo potem nie da się ruszyć. Teraz patrzmy, czy mogli tędy jechać. Czy to mogą być ich ślady. Prawo czy w lewo? Do góry, no to do góry. O. Fantazja mnie poniosła. Nieźle. Wuja, no nie kładź się, później poleżysz, jedziemy. 4 godziny równo już jeździmy. A miało być 60 km w tym czasie, nie? No to go. A teraz by się fajny obiadek zjadło. No teraz tak wejdzie obiadek, że... Dzięki. A ty jedziesz prosto? Nie, przez myślicinek. No to też przez myślicinek. Prosto. A ty w prawo? Obojętne, jak chcesz. No bo ja tu już tak ci powiem, że jestem...